podróżnicy, że przed pójściem do łaźni, przed pójściem do łaźni, aż tu przychodzą wojownicy. Ej, wojownicy, odważni, bardzo odważni, bez puścił, co miałeś ściągnąć przez głowę. A pan spowiada, kto tutaj wpuścił na tym jaziole. Pod nimi znosi się kolana, cali ze strachu się pocą, cali się pocą. Gdyśmy rzekł jedno, przyszli do pana. W zamku straszy, coś nocą straszy, coś nocą. Straszy, straszy, co za tym nieźle, łazi we wszystkie framugi. Choć mówią ku wielonym nieźle, a pysk ma taki, o taki długi. Uszy ma takie, pierdzie kapcie, a ślepka całkiem. Maciubcie, no całkiem maciubcie. Ty, mości książę, na to coś złapcie, albo w ogóle coś zróbcie, no w ogóle coś zróbcie. To Kniaź okazał męstwo i władzę, rzekł, nie martwcie się goście. Ja zaraz sobie z tą zgagą poradzę, no, a teraz kwadrans się wyroście. Kiedy wyszli, bijąc pokłony, książę wyskoczył spod koca, wyskoczył spod koca. I rzekł wpadając do izby żony: ty, co się włóczysz, po nocach się włóczysz, po nocach!